Bolesławiecki Szpital Powiatowy po objęciu funkcji przez nowego dyrektora Kamila Barczyka miał przygotowany plan zmian oraz inwestycji, których celem miało być wzbogacenie i unowocześnienie oferty usług medycznych, które mógłby świadczyć. Przemianowanie go na szpital jednoimienny, zakaźny zmieniło te plany, a inwestycje musiały dotyczyć tego, co obecnie jest dla szpitala niezbędne. Pierwsza taka duża i największa to była właśnie wykonanie, zakup i uruchomienie laboratorium molekularnego. Oprócz tego budowa izolatek. Tych izolatek jest już ponad 60, a docelowo będzie 80. No to wiąże się oczywiście z rozbudową wszystkich sieci mediów w całym szpitalu. Na potrzeby również szpitala zakupiona została nowa 16-tonowa butla tlenowa. Łącznie teraz szpital dysponuje butlami, które są w stanie przechować 20 ton tlenu, oczywiście na potrzeby szpitala. Oddział zakaźny w bolesławieckim szpitalu był jednym z mniejszych, bo i nie było wcześniej potrzeby, aby był bardziej rozbudowany. Obecna sytuacja diametralnie zmieniła potrzeby w tym względzie, dlatego w kierunku profesjonalizacji obsługi pacjentów z chorobami zakaźnymi będą obecnie szły działania inwestycyjne tutejszego ZOZ-u. Szpital stoi przed największymi w historii inwestycjami. To 32 miliony, które są w puli, które muszą się znaleźć tak naprawdę na rzecz szpitala, aby dokończyć funkcjonowanie, usprawnianie szpitala jednoimiennego, aby on był w 100% bezpieczny, był przygotowany na czas funkcjonowania czasu epidemii. Koronawirus, choroby zakaźne nie znikną w przeciągu miesiąca ani dwóch. Myślimy to w perspektywie wieloletniej funkcjonowania szpitala. Twarde inwestycje to jedno, ale szpital musi też na bieżąco uzupełniać cały asortyment urządzeń i materiałów, które wiążą się z walką z epidemią koronawirusa. Cały czas dokupowany jest sprzęt, respiratory, wszystkie te niezbędne urządzenia, które są konieczne do opieki nad pacjentami. No i niebagatelne sumy, bo to jest kilkadziesiąt tysięcy złotych dziennie wydajemy na środki ochrony osobistej dla całego personelu szpitala. Na szczęście ostatnio poprawiła się dostępność i kombinezonów, i masek, i specjalistycznego sprzętu. W związku z tym też ta sytuacja wydaje mi się, że jest odrobinę łatwiejsza. Na zlecenie starostwa lokalny przedsiębiorca szyje też na potrzeby szpitala kombinezony i maseczki ochronne. Poza tym wiele firm prywatnych, a także zakład karny w Zarębie dostarczają maseczki szpitalowi jako dary dla służb medycznych.